Witam ponownie, nazywam się Hex. Dzisiaj zaprezentuję, w jaki sposób wysyłać surowce. Jest to analogiczna sprawa jak przy wysyłaniu wojska, aczkolwiek ostatnio trochę się zmieniło. Tutaj wybieramy wioskę źródłową, tutaj docelową, wpisujemy identycznie, kiedy ma być pierwsze wysłanie, czasy jakieś tam, interwał podawany w godzinach, tutaj minuty, tutaj sekundy, no i jakiś sobie opis testowy. No i podajemy, ile tam mamy wysłać surowców. Powiedzmy, że po tysiaku sobie wyślemy. Oczywiście to nie pójdzie, bo jest 11, a to tam kiedyś tam skoczy. I ilość 0 ustawimy, bo nie chcę go wysyłać. I tak dodajemy, i to zostanie przekazane do kolejki zadań, analogicznie jak wysyłanie wojska działa. Tutaj to nam pomaga tylko w wpisywaniu tychże koordynatów XY i nazwy. Niczego więcej. Należy pamiętać, żeby nie wysyłać z tej samej wioski do tej samej wioski, ponieważ surowce no, nie zostaną wysłane. Kolejna rzecz, jaką dodałem, to jest do wszystkich zadań, zarówno do rekrutacji, do wysyłania wojska, jak i wysyłania surowców. Dodałem losowy interwał. Losowy interwał działa na zasadzie, jest też to podkreślone tutaj, interwał na zielony kolor. Działa na takiej zasadzie, że po dodaniu normalnego interwału losowo wybiera nam, tak jak tu wpisaliśmy, od 1 minuty do 20 minut. Ważne jest, aby od było mniejsze od do. Aby ta wartość była mniejsza od tej wartości. Ponieważ to są widełki i pomiędzy tym losowo będzie losowany czas, jaki zostanie dodany do tego interwału. Najpierw jest dodawany ten interwał, aby czas był w przyszłości wysyłania, a dopiero potem losowy. Dodany też został cel katapult. Standardowo przy dodawaniu przy dodawaniu wysyłania wojska jest ustawiony mur obronny. I to by było tyle. Doszła jeszcze nowa zmiana, farmienie. Zaprezentuję, na jakiej zasadzie działa. Przechodzimy na mapę, sobie wejdziemy. No i przykładowo, przy użyciu pomocników, pozostawimy fokus na w zakładce, linki w nowych zakładkach. I teraz tak, dodajemy sobie jedno zadanie, wyślij wojska. No i przykładowo niech to będzie 100 konniczy i 50 lekkiej. No i 5 tych damy. Robimy napad, dodajemy wysyłanie wojska. Tutaj wpisujemy przy okazji losowy interwał. Od do ile ma być plus interwał, czyli jak tutaj mamy 28 minut. No to, bo wiesz, to razy 2 to mamy 1 godzinę i dolicza do tego te 5 minut nasze, które tutaj sobie wpisaliśmy. Ja piszę, żeby 10 minut mi doliczył. No i tak oto mamy godzinę 6 wymnożone plus 10 minut i wszystkie te dane. I tutaj zrobimy sobie opis farma testowa. I co zostało dodane? Zostało dodane taka opcja, że jeden atak, w tym przypadku tych 100 konniczy, 50 łuczników, będzie jeździło po tych wioskach, które są tutaj na liście. Zaraz pokażę, w jaki sposób dodawać te wioski. Mam do tego przycisk. Tak, i teraz musimy przejść do wysyłania wojska. Znaleźć tutaj to, co dodaliśmy, czyli farma testowa. Musimy na niego kliknąć i go zaznaczyć. On musi być zaznaczony. Przechodzimy sobie do zakładki i teraz tutaj ponownie wybieramy sobie wioski. Jedna, druga, trzecia. Teraz to już tutaj jest obojętne, co ile wpiszemy tych jednostek. Ważne jest, aby wpisywać tyle samo, ponieważ interwał będzie brany stąd i będzie się różnił. I tak jak tutaj klikamy dodaj wioskę. No i zobaczyliśmy, że wyskoczyło nam te zadanie, które wcześniej tam zaznaczyliśmy, farma testowa, i dorzucona została jedna wioska.
z innym interwałem, jak tutaj widzimy, ponieważ w różnych wiosek jest różna odległość, dlatego z różnym interwałem. I dlatego ważne jest, aby mniej więcej te same jednostki tu wpisywać. Nie musimy tych samych jednostek, ale aby był ten sam rodzaj jednostek, ponieważ na podstawie tego będziemy wiedzieć, ile oni będą szli. No i analogicznie robimy sobie z kolejnymi atakami. Dodaj wioskę. OK. Ponownie napad. Ważne jest, żeby mieć tutaj zaznaczone o te zadanie, ponieważ do zaznaczonego zadania tutaj, podczas gdy klikniemy dodaj wioskę, wybierz poprawną zakładkę z przeglądarką, tak? Tutaj jest, pamiętajmy o tym, żeby to zadanie było zaznaczone. Tutaj będziemy na zakładce z takim potwierdzeniem ataku i klikamy dodaj wioskę. I wtedy do tamtego zaznaczonego zadania jest dodawana ta nasza wioska. No i klikamy OK. Zamykamy, pokazałem w jaki sposób dodajemy wioski. Teraz może wytłumaczę trochę jak to działa. I tutaj wiele wiosek, jak tutaj jest pokazane, podświetlany jest na niebieski kolor. Pokażę na jakiej zasadzie to działa. Na chwilę obecną zostanie wysłane o 19:14 ten atak. Ja muszę sobie go wyłączyć, bo nie chcę, żeby on był wysyłany. Zresztą faktycznie nie. Zostanie wysłany o 19. I teraz jak on zostanie wysłany, zostanie zadany interwał i przejdzie indeks na kolejną wioskę, czyli na to. I tutaj jest już inny interwał, ponieważ wioska jest bliżej. I wtedy jak tamten zwiat, czy tamte jednostki wrócą, te które tutaj są wpisane, wysyłany jest atak na tą wioskę. Dodawany jest interwał, czyli wiadomo kiedy te jednostki wrócą. Oprócz oczywiście losowy interwał jest dodawany, tutaj zaznaczając to, oznaczając, losowy interwał nie będzie dodawany, natomiast nie polecam tego, polecam zawsze mieć zaznaczony. No i tak, i potem przechodzi do kolejnej wioski, do kolejnej. Ja sobie porobiłem fajne, wielokrotne, wiele wiosek jest farmionych z różnych tam innych moich wiosek. Bardzo, bardzo fajna opcja, żeby zgarniać surowce. Żeby sobie po prostu farmić dookoła wszystko. Tak, powiedziałem o wielu targetach dla jednego ataku. Powiedziałem o losowym interwale. Powiedziałem o wysyłaniu surowców. Trochę zmienił się sposób wyświetlania pomocników. I to by było na tyle. Koordynator ataków dla wysyłania wojska działa tak samo. Oczywiście jak tutaj zauważymy, odznaczymy losowy interwał. Tego nie polecam przy koordynatorze ataków. No to jest wyłączony losowy interwał. Widzimy zadanie. Tutaj jest, nie jest podświetlone na zielono. Możemy go oczywiście zaznaczyć. A jeszcze wspomnę, iż możemy losowy interwał wyłączać w ten sposób. Jeszcze mamy menu. Odznacz losowy interwał. Wtedy te wszystkie, tym wszystkim zaznaczonym naszym jest odznaczany. I ustaw ten sam losowy interwał. I tutaj jest ważne, aby wpisać losowy interwał od tutaj. Czyli na przykład od 1 minuty do 10 minut. Ustawiamy, ustaw ten sam losowy interwał. No i jak wejdziemy sobie tutaj, to widzimy od 1 do 10 minut. Tak, to by było na tyle. Dziękuję bardzo. I widzimy się w następnym tutorialu.